Od jednego ciosu zadanego nożem zginął 24-letni mężczyzna. Do tragicznego zdarzenia doszło w Suwałkach w minioną sobotę. Prokuratura rejonowa w Suwałkach nadzoruje śledztwo w sprawie zabójstwa 24-letniego mężczyzny, mieszkańca Suwałk, do jakiego doszło w dniu 13 kwietnia 2019 roku około godziny 18 w jednym z bloków na osiedlu Centrum w Suwałkach. Z poczynionych ustaleń na miejscu zdarzenia wynikało, iż mężczyzna został ugodzony nożem przez 28-letnią konkubinę. Kobieta była trzeźwa, sama poinformowała o zaistniałym zdarzeniu policję. W dniu dzisiejszym, to jest 15 marca, prokurator przedstawił kobiecie zarzuty z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 8 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanej rozważa wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanej. W chwili zamykania dzisiejszego wydania trwało jeszcze przesłuchanie zatrzymanej. Śledczy do czasu zakończenia przesłuchania nie byli w stanie wskazać motywów, dla których 28-letnia kobieta sięgnęła po nóż i zadała swemu partnerowi śmiertelny cios.